kto pierwszy przyniesie jajko na łyżce w buzi ze stołu w kuchni do Donata i z powrotem! To nie stół w kuchni, oszukali mnie! To jest trudne, bo jaja nie może spać! Ej, nie ma opcji. Uwaga, jeśli komuś spadnie, musicie iść po nowe i zacząć od nowa. Musicie dotknąć Donata i wrócić z powrotem do kuchni. Kto pierwszy odłoży jajko na stole w kuchni, wygrywa. Właśnie gnuje. Jak oni robią to tak szybko? Spadło mi! Ja pierdzielę, spadło mi jajko! Najgorzej! Muszę od nowa wszystko! Nie mogę się spieszyć, powoli! Za każde pojedyncze zadanie, kto wykonaje pierwsze, ma jeden punkt i kto będzie miał na koniec dnia najwięcej punktów, wygrywa odcinek. Domin na razie naprowadzi. Nie! Dominikowi spadło jajko! Ja idę na schody. Ja nie będę tu tryhardować. Ja to jeszcze wygram. Doczekam Donata. I wracam szybko. Dobra, lecimy, teraz mam nową taktykę. Załapałem za zęby. Oj. I śliwa pójdzie. O nie, siema, co ty tu robisz? Siema. Mega szybko. O nie, do nikt idzie. Ej, wszyscy łapie w ogóle nagle jak zeszli. Nie! Chciałem się pośpieszyć, spadło mi! Wygrałem! A oni tak tryhardowali, a ja sobie spacerkiem powoli mam pierwszy punkt w tym odcinku. Skurczymy, dwa razy był ostatni i wygrał. Mój kochani, jesteście po pierwszym zadaniu, zostało jeszcze 9, a kto będzie miał najwięcej punktów, czyli najwięcej wykonanych zadań, wygrywa 200 zł. Drugie zadanie, kto pierwszy utnie sobie kosmyk włosów i przyniesie do mnie go, wygrywa! Gdzie są nożyczki? Gdzie są nożyczki? Na pewno mnie w pokoju są, więc lecę do pokoju po nożyczki. Nie, Michał, już nie chyba! Nie! To tępe! To może być dosłownie, wiesz, kawałeczek. Uciąłem tu kosmyk włosów. Nie, włosy! Uciąłem. No właśnie, nie wiem, chyba Olek wygrał, no. Jak to? No bo pierwszy. Dobra, Olek, wygrałeś. Nie. Skąd wy mieliście nożyczki? Z kuchni. Tu leżały, jak są. O kurna, nie zauważyłem tego. To jest gra na spostrzegawców, moi drodzy. Olek, masz już 2 punkty. Olek kiedyś powiedział na odcinku, że Olek, bo mi tego nie widać, ale sorry, jest tryhardem, kurna. Zadanie trzecie, kto pierwszy zrobi z siebie mumię, wygrywa. Kurna, papier toaletowy. Bardzo ważna zasada. Michał musi zrobić bez głowy, a wy razem z głową. To nie moja wina, że on jest wysoki. Właśnie, co dyskryminujesz nas? To być fair, tak? Michał musi większą część ciała pokryć przez to. Ogólnie ten papier spada strasznie. Muszę zaakceptować, że jesteście mumią. Ale później będzie dużo papieru do jakby wycierania sobie dupka. Ej, ciężko być mumią. Nikt nie powiedział, że to będzie takie proste. Nikt nie powiedział, że nie możecie używać dodatkowych rzeczy. A jakie są dodatkowe rzeczy? Ej, mumia! Miotła, a po co mi miotła w sumie? To ty sen, no normalnie sobie miotła. Ja? Czekajcie. Ej, dobra, Olek właśnie wygrał chyba. Jest panu! Dobra, jest git. Ej, dobra. Straci tutaj czas. Kurna! Widzisz, straci czas na to tylko. To było głupia. Ej, jak oni to tak dobrze robią? Helikopter! Ej, to się tak rwie, nie ma opcji. Nikt nie powiedział, że nie możecie używać jakichś dodatkowych rzeczy, jak sobie coś znajdziecie, jak kogoś poprosicie o pomoc. No ja pomóż mi może? No pewnie. Aha, czyli tak to działa, no dobra. Biorę taśmę. Ej! Maja! Jestem mumią? No nie. No, jakby jestem. Ej, szczerze, to ja jestem mumią! Nie jesteś, oszukuńcu. Chłopie, mumie nie mają taśmy przede wszystkim. Ja jestem nowoczesną mumią. Wiesz co, Dominik, ja się chyba pomogę, po prostu, bo ja mam dość tego, co będzie. Jak wygrasz, to podzieli się ze mną punktem. Po pół? No. Dobra. Weź mi Owini, po pół punkta zgarniemy. Gorzej jak Olek wygra. I on może to zrobić. Dobra, słuchajcie, macie ostatnie 30 sekund. Czekaj, i kto po 30 sekundach będzie lepszą mumią, wygrywa punkt. Chodź! To jestem mumią! Jeszcze leżę jak mumia! Okej, Dominik ma punkt. Nie! Nie, to po co ja się kleję tą taśmą? Z Michiem zdobywamy po pół punkta, bo mi Michu pomógł, mi obiecałem. Ja uważam, że ja na pewno jestem ładniejszą mumią, taka high fashion. Ale tego ci nikt nie odejmuje. Ale twarz masz giniejącej panny młodej. Chyba ty, widziałeś w lustrze. Dobra, chłopaki, trochę się teraz poowijaliście. No to może pora troszeczkę pobiegać. Zadanie numer 4. Kto pierwszy zrobi zdjęcie 5 różnym żywym zwierzętom i wróci do mnie, wygrywa. Co, że... Stop! Ssak to jest żywe zwierzę, robię tobie, jako pierwszy. Zwierzę. Ssak to jest zwierzę, uśmiech. O, ja jestem człowiekiem, nie zwierzęciem. Biegniemy do bryk. Jezu, prawie się zabiłem. Tylko ja zrobię z bryczką, bo się zamknę. Olek już tu jest! Ja chciałem jako pierwszy być z bryczką. Czy to Olek już był, się zamykałem, a on ze środka wychodzi. Tu jest mrówka. Mamy więcej. Lista może, czy coś? Nie mam pojęcia. Biegniemy przed dom. Może ktoś będzie szedł z pieskiem. Mam Maję i bryczkę. Żywe zwierzę też obaw. Blokuję Dominika. Trzymaj, frajer! A ty co, ile masz już? 3. Skąd 3? O!
leci, lata, patrzcie. Dobrze, że mam włączone live foto, będzie jej widać. Jut gapie ode mnie. Słuchajcie, Oleg jest fatalny. Odgapię ją od Dominika. Moja powiedziała, że trzeba zrobić zdjęcia 5 zwierzętom. Myślałem, to się liczy. Ja bym się cofał, żeby zrobić zdjęcie bryczce. I czy ktoś ma jeszcze jakieś zwierzę w domu? Chyba nie. Mrówki na bank tu muszą być gdzieś. Mrówko. Patrzcie, chodzą mrówki, nie wiem czy wy widzicie. Dobra, ja złapałem mrówkę. Teraz jeszcze jakiś inny owad. Zobaczcie, czy tam tego trzmiela mam. Kurna, nie widzę. Dobra, liczmy, że mam 3 na wszelki wypadek. To był kiedyś piesek u sąsiadów. On tak, nie ma go. Kiedyś jeszcze u innych sąsiadów były krowy, więc idę zobaczyć, czy nie ma krowy u któregoś z sąsiadów. I Michał biegnie chyba do domu, mam nadzieję, że on nie ma tych wszystkich rzeczy. O, patrzcie, żuk, patrzcie. Moja taktyka chyba jest najlepsza, tak mi się wydaje. Albo zaszczekam. Jakiś pies może ten. Hau! Nie ma żadnego psa na razie, dobra. Jak już zlecimy tą taktyką. Cyk. Orzeł. O, słyszę psa. Mam 3. No krowy, tu kiedyś były krowy. Ja je tu widziałem nieraz, jak byłem na spacerze do sklepu. O! Przeleciało coś obok mnie, patrzcie. Jest. Widać coś, nie? Nie widać. Jest za mały owad. Cyk. Kaczko. Jest bryczka. Cześć. Bryczka, do kamery powiedz cześć. Cześć. Lecimy do Mani i zobaczmy, czy zaliczy nam te zwierzęta z plakatów. Kurna, jest krowa, jest krowa, jest krowa. Widzicie je? Krowy tam są. Jedna, drugiej nie widać, czekajcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, mam 5. Wracam do domu. A ty co, już masz? Chcesz zobaczyć? No dawaj. Bryczka, jeden. Uh-huh. Orzeł, dwa. Żywe. A powiedziałeś żywe? 5 różnym żywym zwierzętom. Oh shit. Jezus Maria, jaki głupi jest. Jest jakiś ptak? Patrz, są. Dobra, ciebie widać. Złapałem ptaki. Jest, widać go. Wracam do Mai. Nie wiem, czy będę pierwszy, ale teraz speeduję. Jest pajączek tam? Dobra, czyli mamy 3 zwierzęta. Komar, 4, jeszcze jedno. Co, ja jestem pierwszy? No, ktoś był przed tobą, ale niestety nie zaliczyłam mu zadania. A to jestem. No to dawaj. Oh, proszę bardzo. Twój kot. Tak. O, jest stary. Ptak, jest pies, tu jest jedna krowa. O, stary. A tutaj widać ogon drugiej krowy. Są 2 różne krowy, tylko na tym wspólnym zdjęciu tu jest jedna, tu jest druga. Okej, okay. Gratuluję. 3 punkt mam w tym odcinku. Tak. Najgorzej. Jest mi przykro, Olek zdobył 3 punkt. Dobrze, że pamiętałem, że nasi sąsiedzi mają krowy. Co tam? No ja wiem, co tam. No to ekstra. A tak cię pokażę. Mucha, komar, pająk tu, no. Bryczka, no i mrówka. Gratuluję, no. To jeszcze nam został Domin. Mam jeszcze 3 punkty. Jak zdobędę jeszcze 2, to już totalnie wygrywam ten odcinek. Już wtedy mam wygraną w kieszeni, więc jakby, ale nie mówię o tym na głos, żeby chłopaki nie wiedzieli. Oni a kurde, już są! Ja pitole! Słuchajcie, Olek zdobywa 3 punkt. Co? Czemu tak dobrze pójdzie na odcinku? Bo ja rozejrzałem się po okolicy nieraz i wiedziałem, że nasi sąsiedzi mają krowy, więc poszedłem i 2 punkty to były 2 krowy. Ja się nie Co to można było 2 zwierzęta ty? No. Musiało być 2 różne żywe zwierzęta. Co? To ja miałem kilka mrówek na zdjęciu. No to jakbyś przyszedł, to byś wygrał, ale nie przyszedłeś wcześniej. Ja kurałem ptaka, żółka, mrówkę. Ja miałem 2 krowy. Krowa to jesteś ty trzecia, kurna. Lecimy z kolejnym zadaniem. Zadanie numer 5. Kto pierwszy posegreguje kolorystycznie, wygrywa. Czas start. O kurde. A gdzie mam ją stawiać? Byle gdzie? Tak, ej, ja w tych paznokciach nie dał rady zrobić tego szybko. Ej, ale proszę jakby sobie nie przeszkadzać. Jesteśmy kochającymi się tak, sobie. Olek tym jest najsprytniejszy akurat i to jest fakt. On ma najwięcej punktów, musimy go mi się gonić. Ej, ja uważam, że jestem w tym to mega dobry. Dobra, wygram po konkurencji na bank. Nie no, żartuję sobie, że już kończysz. No, mało mi zostało, ale Olkowi chyba też. Nie. Chłopie, końcóweczka. Jest. A jak koniec, stop! Dominik zalicza punkta! Strasznie nie lubię przegrywać, dobrze mam ten punkt. A dobrze wam się siedzi? Nie. Jak się niedobrze siedzi, no to zaraz będziecie wstawać akurat. Bo teraz zadanie numer 6. Kto pierwszy założy na siebie 5 nie swoich koszulek i wróci do mnie, wygrywa. Szakmania! Ej, szakowka! Ja idę po Mai po prostu. Maja wiem, że ma dużo t-shirtów. Nie, to wszystkiego. Uduja! Szybko! W prani zawsze jest dużo rzeczy. Dzisiaj tu rano w ogóle byłem i przeglądałem, czy nie jest coś mojego. Ale fajnie. 2, 3. O kurde! Gdzie co jest? 4. Przepraszam, Kostek, że używam twoich ubrań, ale miałeś najbliższy pokój. Koszulka. 5. Dobra, lecę na górę. Już szybciej. Potrzebuję wygrać jeszcze co najmniej 2, żeby mieć wygraną tego odcinka w kieszeni, więc lecimy. Gdzie jest Maja? Prani, wziąłem wszystko. To jest 5. Nie. Jest. Pokaż. Ej, ale nie zamykały. Nie zamykały. Pokaż. 5. Ale... Let's go! Nie miał tak ładnie założonych jak ja. Nie ma być ładnie założone. Jestem ostatni? Ej, to moje!
Tak, ubrałem twoje koszulki. Ja pobiegłem na najbardziej obłudne miejsce, do prani, tam jest zawsze ten. Gratuluję, Dominik, masz kolejny punkt. Jest! Moi drodzy, zostały jeszcze 4 zadania, więc Michał, masz jeszcze szansę nadrobić. Zadanie 7. Kto szybciej namaluje swój portret z napisem poszukiwany przez skradnięcie serc widzom i zawiesi go gdzieś w widocznym miejscu na mieście, wygrywa punkt. Na mieście? Co znaczy na mieście? No, po prostu przy ulicy, tak żeby było widoczne. Dobra, dla przechodniów. To nie pisze. Daj kurde, no wersję, no! Ale oczywiście nie musi być najpiękniejszy, ale żeby to był wasz punkt. Jaki miałbyś podpis? Poszukiwany za skradnięcie serc widzom. A pokaż do akceptu! Do akceptu portret! No nie wiem, czy to jest portret. To nie jest portret. Maja! Git, tak, git. No to ja na co czekam? Ja pierdzielę, no. Przepraszam, Maja, wszystko bolicie? Dostałam po prostu w podbrzusze. Jakiś słup najbliższy. Mam nadzieję, że sąsiedzi mnie nie zabiją. Portret. No tak, git, super. Jest! Lecę! Bolek już poleciał. Jeszcze mi się uda. Proszę bardzo, poszukiwane za skradnięcie serc widzą. Zostaw mnie! On chce mi zrobić krzywdę! Nie! Ej! No to... Gotowe! Będę pierwszy, Maj! No i stąd! To kolejny mi przeszkadza! Olej, teraz wygrasz! Kratoni, nie będzie mieli szansy wygrać! Ty co? Lecę! Jestem! Powiesiłem! Pokaż. Aż mi gacie spadły! Poświęciłem się, bo jeżeli teraz Olej by wygrał, to my z Dominikiem nie mielibyśmy szans, żeby zremisować, a nie wygrać. Dominik wrócił do mnie jako pierwszy, także super, zdobywasz punkt. Masz 3,5 punkta, Olek 3, a Michał pół. Dalej masz szansę teraz, żeby wygrać wszystkie do końca. Ej, faktycznie mam jeszcze szansę wygrać. Ja się zmachałem jak świnia. Kolejne zadanie, kto pierwszy na ślepo wleje tyle wody, dokąd jest kreska na szklance, wygrywa. Wybierzcie swoje stanowiska. A skąd mamy wiedzieć, ile jest? Teraz możecie otworzyć oczy, otwórzcie oczy. Aha, ja chcę to. I zobaczcie sobie, dokąd macie nalać wody. Każdy ma troszeczkę inaczej. I kto pierwszy na ślepo, tu macie opaski, wleje do linii. Słuchajcie, ja zobaczyłem, że mam jeden potężnie duży łyk, patrzcie. A właśnie ja też to miałem tak samo zrobić. Ogólnie mam taką szklankę na 3 łyki i ja robię tak. To nie był jeszcze duży. O nie, chyba mam za dużo trochę. Stopuję! Ja też chcę sprawdzić. A ja co? Domin, źle. Źle? Tak. A ja? Olek, źle. Sprawdzam. Możesz otworzyć oczy. Aha, kurna. Michał! Co jest? Co jest? Dobrze? Michał, dobrze. Ja co jest? Pitole, za pierwszym razem. Dwa duże łyki. Gratuluję. Ja miałem jak dużo? Więcej miałeś, no tak z tyle. Aha, czyli jednak dobrze było ten duży łyk. Dobra, kurna, przynajmniej wracasz do gry, Kościu. Przedostatnie zadanie. Kto jako pierwszy napompuje 15 balonów, wygrywa. Czas start. Ło! Ej! O! Raz! O nie! Nie zawiązał. Nadrabiam, nadrabiam i wygrywam ten odcinek w tym momencie. Jezu, w tych paznokciach nie ma opcji, że to zrobisz. Ja 5, easy. 7! Co? Co? 6, dobra, przyspieszam, 6. 77! 11. O, kochani, kończę to i wygrywam ten odcinek. Nie no, Dominika już nie chyba nigdy zacznie. 11. Ła, 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 13, ła. 14. Nie! 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 Koniec! Koniec! Co? Koniec! Raz, dwa! Czy na 5, no jest! Co? Jest! Mi został ostatni! Ja strasznie skupiony byłem! Jak wygląda punktacja? 2,5. 3,5. I ostatnia konkurencja. Każdy może jeszcze tutaj wygrać. Każdy ma szansę. Moi drodzy, ostatnie zadanie, mam nadzieję, no chyba, że będzie remis. Zobaczymy. Proszę was, bo mam taką troszeczkę ochotę. Kupcie mi w sklepie coś różowego. Różowego! I przynieście! Ty jesteś okropna, wiesz o tym. Ja mam kluczki do auta przy sobie. Zarąbiście, ale farsz straszny. Biorę auto, game changer! Ten powie teraz po kluczyki do auta. Nie można używać auta! Ej, dlaczego teraz? Chamstwo! Ej, to był rower Mike gdzieś. Czekaj, może Michał go nie wziął. Olek bierze rower, ale akurat to mu nic nie dają, pod górkę nie wyjedzie. Nie można auta, powiedzieli. To tak powiedział brzydko, że auta nie można. Ani Olek, ani Michu. Nie wystartowali. Dominik jest przede mną. Ciężka sprawa. Jestem już w sklepie. Coś ubiłem. Czekam w kolejce, słuchajcie. Ale wezmę coś na pewno pierwszy. Olek wziął rower? Tak. Różowe maliny. Do tego jeszcze plastery krzynki. Jakieś różowe, żeby był, po prostu, byle jaki. A weźmie mi od razu? Dzięki bardzo, do widzenia. Mam różowe rzeczy i lecę. Nie widzę tu Olka, czyli pojechał gdzieś indziej, pewnie skubany. No i to jest moja przewaga, mi się go nie dogoni. Nie, Dominik już kupił. Nie no, bez sens już. Ej, jesteś już tu? Olek wygrał? Ja chyba jednak się poddaję. Nim ja wjadę pod tą górkę, to oni by tu zdążyli pojechać do Katowic z powrotem. Wiem! Zawiodłem was, szeregowa princes odpada, przynajmniej odchodzę z klasą, tak? Wygrywasz 200 złotych! Jest, myślałem, że Olek siedzi i przegrałem, ale na szczęście mi się udało.